Katarzyna Mazurkiewicz, 20 stycznia. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia telewizji Łańcut. A dziś powiemy m.in. o bohaterskim trzylatku z Łańcuta, o którym mówi dziś cała Polska. Na łańcuckim cmentarzu powstał grób dziecka utraconego. Niepełnosprawni z całego województwa znów ożywili zamek najpiękniejszymi kolędami. Kubuś. Tak ma na imię mały bohater z naszego miasta. Mimo tego, że ma dopiero 3 latka, kiedy zobaczył, że z jego mamą dzieje się coś złego, wykazał się dużą rezolutnością. Wykonał telefon do babci, a ta zawiadomiła służby ratunkowe. Teraz o bohaterskiej postawie malucha mówi cała Polska. Do niecodziennego zdarzenia doszło w jednym z łańcuckich mieszkań na osiedlu generała Maczka. Zaledwie 3-letni Kubuś nie wpadł w panikę, kiedy jego mama zemdlała. Wezwał pomoc, zachowując zimną krew. Pani Angelika tego dnia była sama w mieszkaniu z 2 dzieci, 3-letnim Kubusiem i jego półroczną siostrzyczką. Ja pamiętam, jak poszłam do łazienki, zakręciło mi się w głowie i później pamiętam tylko synka stojącego nade mną, który mówi: mamo, mamo, mamo. Jak się okazało, pani Angelika niewiele pamięta z tego, co się wydarzyło. Trwało to sekundę, a potem dopiero z opowiadań wiem, że troszkę dłużej. Gdzie w tym czasie zdążył zadzwonić do babci. Mały Kubuś zachował się jak prawdziwy mężczyzna. Chwycił za komórkę i zadzwonił do babci, informując, że nie może dobudzić mamy w łazience. Kobieta zaalarmowała policję i pogotowie. W czwartek, tuż po godzinie 10:30, dyżurny łańcuckiej komendy odebrał telefon od zdenerwowanej mieszkanki Łańcuta, która poinformowała go, że kilka chwil wcześniej odebrała telefon od 3-letniego wnuczka. Ten wnuczek powiedział jej, że nie ma kontaktu z matką, która jest w łazience, ona nie odpowiada na jego wołanie. Na miejscu błyskawicznie zjawili się policjanci, którzy w tym czasie patrolowali osiedle. Do tego również strażacy i karetka pogotowia. Kiedy ratownicy weszli na piętro, drzwi otworzyła im pani Angelika. Oświadczyła ona, że faktycznie poczuła się źle, zasłabła i najprawdopodobniej straciła przytomność w łazience. I tutaj ten 3-latek wykazał się niezwykłą rezolutnością i jak na swój wiek dojrzałością, bo po prostu zadzwonił do tej babci, a także ją dobudził. Cała historia zakończyła się happy endem. Kobieta została zbadana i nie wymagała hospitalizacji, ale nie wiadomo, co by się z nią stało, gdyby nie 3-letni bohater. Strażacy sprawdzili mieszkanie pod kątem obecności dwutlenku węgla. Tutaj szczelność instalacji gazowej była jednak szczelna i nie doszło do zatrucia. Na co dzień Kubuś uwielbia bawić się telefonem mamy i choć rodzice starają się ograniczyć te zabawy, często dzwoni z niego do taty i do babci. W kryzysowej sytuacji te umiejętności okazały się przydatne. Nie zdziwiło mnie to, że akurat zadzwonił do babci, bo na co dzień dzwoni. Także... Czyli umie się posługiwać. Umie się bardzo dobrze posługiwać, lepiej ode mnie. Dziś zna go nie tylko całe osiedle, bo informacje o bohaterskim czynie tego łańcucianina pojawiły się na różnych portalach medialnych i informacyjnych w całej Polsce. Dla najbliższych to właśnie Kubuś stał się największym bohaterem. Niektórzy odchodzą, zanim jeszcze powitał ich świat. Na łańcuckim cmentarzu komunalnym powstał grób dzieci utraconych. Zorganizowanie takiego pochówku przez miasto jest wymagane przez prawo, ale ma także wymiar symboliczny i duchowy. Zgodnie z polskim prawem do rodziców należy decyzja, co stanie się z dzieckiem, które zmarło przed porodem. Mogą je odebrać lub jeśli nie są w stanie samodzielnie zająć się pogrzebem, pozostawić w szpitalu. W tym drugim wypadku obowiązek zorganizowania pochówku ma gmina, na terenie której znajduje się szpital. Głównie z tego powodu w Łańcucie powstał zbiorowy grób dzieci utraconych, który znajduje się na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mościckiego. Grób dziecka utraconego został wykonany w związku z zmianami przepisów prawnych, które zaczęły obowiązywać. Miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych kosztów, ponieważ grób był już gotowy wcześniej, natomiast sam nagrobek, płytę i te elementy, które do płyty zostały wykonane na nasze zlecenie, przez adwokat komunalny łańcucki w ramach umowy na zarządzanie cmentarza. W Łańcuckim Centrum Medycznym zdarzają się pojedyncze przypadki, w których rodzice wolą pozostawić zwłoki dziecka w szpitalu. Aktualnie zdarzają się takie przypadki, że rodziny zostawiają nas dzieci i po zeszłym roku mamy 3 takie przypadki się wydarzyły. W związku z tym zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z prośbą o pomoc w zorganizowaniu pochówku takich dzieci. Z tej trójki jedno było większym dzieckiem, 2 to są bardzo praktycznie fragmenty płodów. Oprócz aspektu prawnego, grób może mieć wymiar symboliczny dla rodziców, którzy utracili dziecko dużo wcześniej, a także duchowy.
Według wiary katolickiej życie ludzkie jest święte od poczęcia i jeśli nie mogło się w pełni rozwinąć, to naturalną tego konsekwencją jest godny pochówek. Jeżeli to życie ludzkie z jakiegoś powodu się nie rozwinęło i na przykład na skutek poronienia niezawinionego po prostu ono zostaje przerwane, no to konsekwencją naturalną jest, że te doczesne szczątki nie mogą być wrzucone do jakiegokolwiek kanału, lecz muszą być darzone tym samym szacunkiem, co życie człowieka dorosłego. Pierwszy pochówek utraconych dzieci na łańcuckim cmentarzu odbył się 13 stycznia. Zgodnie z polską tradycją kolędy i pastorałki śpiewamy do święta ofiarowania pańskiego, czyli do 2 lutego. W tradycję tego czasu wpisują się liczne koncerty, festiwale czy przeglądy kolęd i pastorałek. Organizują je środowiska całego kraju, ale wyjątkową oprawą mogą poszczycić się te łańcuckie. Tutaj osoby niepełnosprawne z całego województwa mogą śpiewać kolędy w samej sali balowej zamku. 12 stycznia w sali balowej łańcuckiego zamku odbył się 5. przegląd kolęd i pastorałek osób niepełnosprawnych. Założycielką zgromadzenia sióstr Serafitek oraz patronką przeglądu jest błogosławiona matka Małgorzata Łucja Szewczyk. Po raz kolejny przed zgromadzonymi wystąpiło 15 zespołów ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Przyjechali wszyscy z całej południowej Polski, od Ustrzyk Dolnych, Porobczyce, Rzeszów, Ustrzyżów, Krosno. Bardzo dużo dzieciaków przyjechało pomimo dzisiejszej pogody. Są to dzieci niepełnosprawne. Ten przegląd jest dla dzieci niepełnosprawnych ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Uczestnicy festiwalu zaprezentowali kolędy i pastorałki. Wszystkie grupy były nie tylko wspaniale przygotowane od strony muzycznej, ale też mogły pochwalić się pięknymi przebraniami. Tradycyjnie wykonawcom towarzyszył zespół kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz liczna rzesza wolontariuszy z łańcuckich szkół średnich. Po zakończeniu wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, a dodatkową atrakcją dla gości była możliwość zwiedzenia zamku. Wyjątkowym gościem przeglądu był ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Po raz kolejny osoby niepełnosprawne miały okazję zaprezentować się we wnętrzach pięknego łańcuckiego zamku. Z tego powodu nie kryły radości i zadowolenia. Myślę, że mimo tego mrozu i zimna na dworze, atmosfera bardzo gorąca, bardzo ciepła, bardzo boża. Ja osobiście naprawdę dziękuję Panu Bogu za ten dzień, za wszystkie te festiwale, które jakoś udaje nam się tutaj zorganizować i być. Myślę, że realizuje się tutaj przede wszystkim chwała Boża. Z tego się bardzo cieszę i to, co każdy z nas najbardziej potrzebuje, czyli miłości. Dzięki zaangażowaniu oraz pomocy wielu instytucji, firm oraz osób prywatnych sala balowa kolejny raz z rzędu wypełniła się po brzegi. Dla wszystkich uczestników był to dzień pełen uśmiechu. Organizatorami przedsięwzięcia są siostry Serafitki, katecheci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie oraz przyjaciele i szereg sponsorów wspierający festiwal. To już wszystko w tym tygodniu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.